taki impostorek na starcie siadłby. Nie ma zwierzaka, to nikogo nie będzie przerywać. Siadłby. Nie ma na kogo się denerwować. Sadkę. Trapper, dobra, przynajmniej mam zbustowanego trapera. To zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało dzisiaj. No, ja mam 90 stopni na procku. Jezu, widzowie, wy jesteście jacyś zgrzani. Dostałem shielda, Pagman. Dziękuję. Dobra. Patrz, patrz, no to jest taki idiota. Czemu on jest taki? On się chyba taki urodził po prostu. Pyk. Dobra. Przeszedł Smurf i przeszedł Kenon. 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 Przeszedłem tylko coś, chciałem sprawdzić sobie. Blaszka nie żyje. No, ja widziałam to ciało i chciałam zreportować, Blaszka. Ale szukałam Angeli. I już jeszcze dwie osoby przeszły. Która biegła z Blaszku do O2 i Angeli nie było. Bo Angela wybiegła teraz górą. A ja mam przypaliwku, jak skończyłam. No to w takim razie musiałeś skoczyć wentem. Wybiegła górą z elektryka. To się zwentować i nie, nie wentowałam. North potwierdzi, że wybiegałam z elektryka. Nie potwierdzę, potwierdzę, że wybiegałaś zrobimy górą. Inteligentny ruch, dobra? No górą. Dobra. Wymień nie mogłam trzy zwentować. Role, ale tylko jedną z nich jesteś. Wymień trzy role. Dwie losowe i jedną swoją. A jakie są? Czekaj. Nie, 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 no dawaj, dawaj, wymień, 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 no. Ja mogę powiedzieć, że Smurf jest... Altruist Medic Engineer. Inżynier, o mój Boże. Jak jeszcze raz, jakie? Altruist Medic Engineer. Okej. Okay. Dobra, i ty możesz go potwierdzić, tak? Tak, ja mogę go potwierdzić. Okej, okay, czyli Kenon jest Sirem, on jest medykiem. Okej, 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 dobrze. A ja wiem o co, ja skipnijmy, skipnijmy, ja robię dochodzenie swoje. No, no, no. Okej, ale Angela biegał z Blaszką do 2 i... Ja zdążyłam zrobić eski, wybić między z Norfem, zrobić paliwko i dopiero był przycisk. No czemu nie przebiegałeś obok mnie? Dobra, 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 dobra. Czyli to Juma. Którym jest słuchać na kabelkach? No cały czas po prawej stronie. Runda. No po prawej stronie, mam po lewej. Ale jest runda, po prostu się nie odzywamy już. Dobra. I patera, patera. Pach! Mhm. Dobra. Ty już wiesz, kiedy dosłownie Angela mówiła, że wybiegała. Tak, ale jest jeszcze amnezjak przebiegał. No cztery role wybiegały. Zapraszam kogoś w plamę. O, o, o! A nie, to ja otworzyłem, jestem z... Nie wiem, co tu napisać w miłego wieczorku, Kamilek i Hacik pewnie. Witam. Mamy Minera. Gdzie było ciało Kenona? Ja wiem, kto zabił. Mamy Mine. Ej, to mogłoby... Diables. Thanks. Skoczył do Venta. Dwa dni wiecie, na dole. Wiecie co? Okej, okej, ale wiecie, co ja chcę powiedzieć? Mam pewną zdolność. Ty, no to jest, to był Diables. Zdarza mi się wiedzieć, gdzie ktoś jest. I wydaje mi się, że jeżeli mamy minera, co powiedział Mitrix, to poprzedni sas z poprzedniej rundy może być faktyczny. W sensie na Angela. Ja wam powiem, co się działo, dobra? Nie, Angela. Stoję sobie Angela na stole administracyjnym, patrząc, kto gdzie jest. Wyłączam go, a widzę, jak Diables się wpierdala do Venta tam pod tym panelem admina, wiecie, ten taki pokoik, no nie? Taki okay. Na samym dole. No i się po prostu wpierdala. Jeszcze byłem ciekawy, czy to czasem nie jest inżynier, ale dwa światła były nienaprawione przez inżyniera. Ale nie, no ja nie wchodziłem do tego Venta, bo na początku biegłem z Juną przy okolicach tankowanka, a potem wróciłem się do Medbaya, gdzie chyba ciebie spotkałem kreatywnie, ale nie jestem pewny, bo kość... Ej, a jak mi się ktoś świeci na zielono, to jest clear, czy nie? A gdzie skończyłeś teraz Smurf?
Nieźle. Okay. No teraz to już musimy coś wygłosować. Ja bym proponował, powiem tak, na pewno to nie jest Kenon, albo nie żyje, ale to też na pewno nie jest Smurf. Na pewno nie jestem ja. To Diable, znaka. Na pewno nie jestem ja i nieśmieszny. Juna? Sus jest dalej Angela, inny nie podejrzewa. Angela jest giga ogólnie... susem. Wiesz dlaczego? Znaczy, okay. Dobra, teraz mogę Angela, powiedzieć. Ale nie wiem, czy Angela nie jest inżynierem. Jestem Sirem. Nie ma inżyniera. No to jak nie ma inżyniera, to jest Angela, bo wskoczyła do Venta. Jestem Sirem. Nie, stałam tam cały czas z tobą przecież. Efron jest na pewno clear, bo miałem trapa na nim i wiem, że jaką ma rolę. I potwierdził, że jest Sirem, a miałem trapa na nim. Ja postawiłem trapa i przebiegał przez trapa Sir, medyk i killer, z czego Kenon był Sirem, a Smurf jest medykiem, bo dał mi shielda, więc przechodził jakiś impostor. Nie byłem przekonany, nie, jaki, ja jestem traperem, ale to była stary. Angela. I ty jesteś traperem, no bo ja jestem medykiem, no o tym mówię, nie? Że dałem tobie shielda. No. Jak już padłem kreatywny, to mogę powiedzieć, że mam rangę, która może zabijać, ale nie złą rangą, więc lepiej, żebyście mnie nie wotowali. Shrimpless is down! He's going down! Angela nie jest killerką, bo są na nią dwa głosy, to dwóch killerów. Może być. Jak zginę, to selfie, jakby co. Dobra, trzeba giga trapa, widzowie, rozstawić. Dobra, pyk i giga trap jest stawiany. A giga trap postawię tutaj, patrz. Pach! Dobra. O nie, światło off. Angela przebiegła. Nieśmieszny przebiegł. K***a, teraz już każdy przebiegł. Na ch**a to zrobiłem. Dobra, ale może będą dwa trapy. Dobra, ja wiem co zrobię. W następnej rundzie po prostu postawię jej placka przed ryjem. Dobra, niech ktoś zginie, siema, halo? Siema wariaty. Siema wariaty, mordeczki, ryjeczki. Ła. Witam. Juna, nie? Co? Nie, bo się... Smurfie godzi. Przyjaciele, mamy dwie Juna role zabijające. Mamy ej, ogólnie jest taki problem, bo ja goniłem Mitrixa i mi migał ekran na zielono, kurwa, jak przebiegałem przy Mitrixie. To dlatego, że Angela chciała mnie zabić. Nieprawda. Po drugie, mamy, słuchajcie, rolę, bo ja jestem traperem, ja wpierdolę trapa. Ja wierzę, bo wpierdolę. I teraz rolę to underdog, timelord, altruista, medic, plaga. Więc mamy jeszcze underdoga i plagę. No to ten. No to, ale ogólnie wierzę Efronowi, bo ja mu dałem shielda i dlatego no to ja mi dalej migało. Stosuję bo Angela chciała zabić. No to Angela chciała zabić Efrona, no to dead, ale mamy jeszcze, albo Angela była plagą, albo underdogiem, więc mamy jeszcze plagę. Na Mitrixa trzeba uważać, bo jakiś tak. Tak, bym cię zabił, gdybym był plagą. Nie zabij mnie, bo jestem baitem plus i wiadomo, Angela że sobie powiedziała, prekowy. Że jest rolą zabijającą, ale dobrą, a nie ma takiej roli. Pozdro. No. Esgi. Jezus, ale jestem, widzowie, 10 tysięcy IQ traperem. I teraz wiecie, co robię? Patrz to. Chodź, Juna. Chodź. Nie. Albo dobra, chodź. No. I gdzie idziemy? Tu. Tu, Juna. Halo? Dobra, stawiam ci plamę na mordę. Nie mam, nie mam guzika. Sadgę. Kurde. Okej. Znowu ktoś chciał zabrać. Euro? Kto się chciał zabić, Efron? Ale jesteś smerkiwany na drzwiach tych chłopaków. Juna jest no bo, plagą. To ty byłeś. Efron zabił w moich oczach przy adminie, ja chciałam kliknąć. A dobra, zamknij ryj, Efron jest traperem, zamknij ryj. Dobra, generalnie sytuacja jest taka, że wpierdziłem jej plamę pod nogi. Nie, zamknij ryj. Pierdziłem jej plamę. Przepraszam, ja jestem ofensywny na grach komputerowych. Wpierdziłem jej, ale słuchaj, smerf tego.
mi plamy pod nogi, ona mnie nie mogła zabić, bo miałem shielda. I patrzcie teraz, kto wszedł w mojego trafa. Nie rozumiem, dlaczego. No bo ja dałem na początku gierki jakoś medyk shielda na bronie. Smurf nie mogłem cię zabić. Przez... No tak, no bo trzeba Smurfa zabić. Mi się shield strzelał. No. A mnie by nikt nie zabił, bo byłem baitem. Dobrze, ale stary, jak traperem tutaj porobiliśmy we dwójkę. Dobrze, lecimy. Na siebie. Możesz na siebie. GG. O, dawnie. Może być jeszcze? A nie, nikt nie może być. Dobra. GG. Sprawdziłem diabła, ale zaraz mi zabił. Macie psie. Imanu! Siema. Ty, afera k***a u mnie na wsi, bo chłop do rzeki wpadł. Karetka, straż pogodna przyjechała, policja, stary. Autobusie czy nie? No chłop k***a, stary, ta rzeka ma może k***a 2 metry. Daj mi kibera. Próbowałem właśnie. Giant. Nieźle. No, widzisz? Swapper Giant. Okej. Okay. Wiadomo, kogo swapujemy. O, shielda dostałem. Dziękuję. Idę zrobić taski. I na przykład medyk jest dobrym. Przyjazny medyk. Da shielda Kamilkowi. Hap. Dobra. Idę robić szybkie taski. Dobra. I pyk. Tu. Nie, rozumiem coś. Zjeżdżam podczas gry. Czerwona kartka. Żółta kartka od widzów. Obok mnie nikt nie biega, więc mając shielda nic się takiego nie stanie. Dobra. O kurwa, ale było toś. Kenon zwierzak. Ja mam tylko takie pytanie, kto? Ja mam pytanie. Ja mam pytanie nie kto, tylko okay. Co, bo... Mm-hmm. Uwaga, jestem zaszokowany, bo ogólnie był raport na wyłączonym świetle, widziałem, i się pobiegam wokół kółko. Ex-jego. I złapałem odbiegającego, kim jest przy tym bolcu na samym dole pod O2. Na klucz upuść. Ten bolec to jest przy między weaponsami a boiler roomem. Tam był kill tak, i zobaczyłem kółko biegając na wyłączonym świetle tak, fioletowego Kenona. Myślę, to reportuję. Ja to reportuję, a Kenon nie żyje. I nie wiem, co się wydarzyło. Tylko jedną rzecz, Norf. Może morphing. Nieśmieszny, Diables, Angela i Mitrix wszyscy byli po prawej stronie w specimenie. W specimenie? To dziwne, bo ja skończyłem rundę w specimenie. Kto był przy mnie, jak zbiegłem na dół? Jeszcze ich nie było. No ale my od góry razem wbiegaliśmy wszyscy. Okej, bo nie wiem, czy nieśmieszny i reszta widzieli, jak ja pierwszy wchodziłem, bo ja na waszych oczach pierwszy wchodziłem do specimen roomu. Wchodziłeś pierwszy, ale nam jeszcze czas, potem cofnęło i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że widziałam Kenona, jak był na beczkach i też tam byłam i odbiegłam i żył i no nie wiem, nagle report na jak, że nie żyje. No właśnie, Juna, ja mam problem taki... Może dałaś poisona Kenonowi? Właśnie. Ja mam problem taki, że ja widziałem tego Kenona biegnącego i ja się wróciłem do ciebie, kliknąłem w raport i miałem mówić, że Kenon go zabił. No, Morphling może. No właśnie, na to by wskazywało, I guess? A to nie był duch jego Nie, to była biegnąca osoba. Blaszka. Czemu? Bo wiem. Nie głosować. Typowy losowy kolej. Dobra, jednak głosujmy. Ale czemu? Jednak głos. No bo na czacie była dyskusja. Generalnie dostałem shielda i Mitrix zapytał, kto był przy mnie. Ja powiedziałem Kenon i Blaszka, ale Kenon nie żyje, to Blaszka. No i więc Mitrix się przyznał, że był medyk i Blaszka go zajął. Jako asa. Nie, po prostu go zajął. Ja robiłem normalny task. Tak, byłem w labie, widział mnie Diables, może potwierdzić, że tam byłem. No, cóż, w rundzie. Był przy mnie tylko Kenon i Blaszka, a Mitrix miał dyskotekę. Prawda? No nie mogę, dobra. No ale... Nie, no ale... Co, kreatywny wam powiedział, żeby nie skipnąć, no to chyba teoria się nie liczy. Nara. A, czyli ja skipnąłem już wcześniej, bo myślałem, że jesteś tym, co ma wyrzucić Blaszka. Sadge, widzowie. Sadge. Porosad. Ech. Chyba będzie dedek. O! Ktoś nie żyje. No cóż, liczmy, że go znajdzie altruista na przykład.
No dobra, nie. W sumie nie ma co chyba stać. Tak, Blaszka, no, po chwilę. Blaszkę. Poczekaj, żeż Deklu. Blaszka zabił Angelę na staku na elektryku, a ja go dokupiłem, jak wychodził z elektryka i przy Smurfie i przy Junie. Drugi frag jest w medzie? Tak. Ominąłem se ciało, stwierdziłem, że jakiś altruista przyjdzie albo ten Mystic, ale no ty już zgłosiłeś inny, więc... No właśnie, ja tam stałem i biegałem, ale nic nie robiłem. Kto był u ciebie? Odjął mnie. Juna, znaczy inaczej, Angela nie żyje, bo Angela zmienia z taku. Ja, Juna i Smurf jesteśmy po lewej, no to jest nasza trójka. Ty jesteś po lewej. Ty jesteś tu, no ja byłem, drodzy państwo, lecimy. W ofisie, robiłem kartę i upload. To dobra, a zdania. Gdzie jest Shrimpless i nieśmieszny? Ja jestem w komunikacji. Lewo, biegam do O2. New Desire! Mogę wam zagwarantować? Okej, w sumie już Assassin zabił, jestem snitchem. Okej. Okay. Jedna rzecz mnie niepokoi kreatywnie. Drugi poster, czy nie? Nie mamy podejrzeń. Tak, okay. To jest jeden asasyn naroda. A dobra, możemy skipnąć to z tego względu, że jest siódemka i... To jest chyba jakaś gala ogólnie. No, ale kurwa, jest jeden impostor. Jeden impostor został wyjebany. Ganiać, ale zobaczymy. Spróbuję uciec. Jeden impostor został wyjebany i myślę, że powinien iść dalej i zaobserwować, co się dzieje. Że ogólnie to zostało zabrane. Teraz co chwilę się ktoś napije. Mogę claimować, bo nie ma asasyna. A, i ma skip. Bo nie, nie widzę sensu. Skipnąć albo no spragi do takiego... Norf, jeżeli jesteś szeryfem, to chodź ze mną. Maracas moment. Jak na to wiesz, że masz... Maracas. Ebrona, ty kiedy się bijesz? Nigdy. Nigdy, nigdy. Tu akurat nie można mnie wychwycić za 2 lata, że się będę bił. No raczej nie. No chyba, że na przykład przyjdzie ktoś i powie, Evron, 50 milionów. To powiem, no dobra. Ale raczej się nie zapowiada. Evron, a co z tym magikiem People Wish? A, People Wish! Chłop ci powie People Wish! Siup. Witam. Idę na ostatni task. Gruby przechodzi. Let me through. Pyk. Nieśmieszny jest killerem, nie? Tum, tum. You desire. No i proszę państwa, 10 na 10. Będę zabrał na tym lewym reaktorze, ale wierzę, że mnie pomszczą. Trzymaj się, Smurf. Cześć, Juna. Smurf był drugim zajebanym kreatywnego jego. Ty kurwa, myślałem, że zdążył cię. To ty powiedziałeś w ogóle? Proszę o niekłócenie się. Co to jest, widzę? Jestem baitem. I mogę zgadnąć rolę killera. Czyli wyłożę się na pierwszym głosowaniu. Dobra. To Kolulska i szluki z topą. Tak, i tyle osób robi paliwo. Chyba was pogrzało. O. No to Blaszka. Dobra, słuchajcie mnie teraz. Nie fragi. Dobra, słuchajcie mnie. Kto był na paliwie z nami? Kto był na paliwie? Zwierzak był. Nie. Ja byłem. Ja byłem. Dobrze, bo generalnie odbiegł sobie z paliwka Blaszka ze mną i tam no, ogólnie wszyscy wybiegli z paliwa i Blaszka się wyjął, co oznacza, że... Ogólnie Blaszka biegł ze mną i nagle ten, on się wyjął przed światłem, ale nie chciałem go zgłaszać, bo myślałem, że go ktoś... Na Wbiegł w nasz stack Poisoner i go spoisonował. No, ja chciałem powiedzieć, że widziałem, no inaczej, sprawdziłem sobie miganiem, że Juna zabija w tej rundzie. Tak, kapitanalnie dostał timeouta, ale ja nie widziałam nawet, jestem po prawej stronie w labie. Juna jest kolejny. To jest jakieś to oskarżenie, bo ja jestem po prawej stronie w labie. Juna jest killerem. 100%. Ale ja jestem po prawej stronie. Po prawej stronie mijałem się z tobą dwa razy. Przed Time Lordem i po Time Lordzie się z tobą miałem, więc nie możemy nie działać. Informacja, jestem baitem. Jeżeli ktoś zreportuje moje ciało, znaczy, że mnie zajmie.
Pozdrawiam. I jesteś również impostorem, jak i Smurf, bo na paliwku, jak zrobiliście, to nie pobiliście na prawo oddać paliwka, bo tylko ja tam chyba pobiegłem. No, on był, on był poisonerem, właśnie go wyrzuciłem. Nara. Jestem, no, jestem więc... vigilante i jestem bait, i mam baita, także... To czemu Evan fejkowałeś te paliwo? Ale, ej, no to jak Junior walimy, to jest koniec gry. Nie, bo jeszcze może być traitor Diablo z Junior neutralna. Okej, dobra, no ale jak chcesz Junior na 120%. Nie, czekaj, no zwierzak mów, co? Czemu nie zrobiłeś na prawo paliwa? Bo... naładowałem paliwo i myślałem, że ktoś idzie sfejkować, że ładuje na lewo paliwo. Więc poszedłem na lewo, patrzę, blaszka się wypalił. No to stwierdziłem, że ktoś nas musiał zatruć. I wszyscy się zgłosili, kto był. No i teraz ktoś powiedział, że Smurf jest killerem. I stwierdziłem, że dobra, to nie powiedział, że Smurf jest killerem. Nie, ale Smurf przyznał się, że jest na paliwie. Bo było tak, że... Przed chwilą powiedziałeś, ty, przed chwilą powiedziałeś tak. Słuchaj mnie, ale co za różnica! Ma streama Smurf nie ma, no to jestem... No dobrze, ale, słuchaj, ale powiedziałeś, że ktoś powiedział, że Smurf jest killerem, więc fejkowałeś to teraz, to info. Kurde, fejkowałem to info. Ktoś powiedział, że Smurf jest killerem, a nie jest Smurf, znaczy niekoniecznie jest killerem. Kreatywny. Chodzi mi o to, że ja powiedziałem, że tam jest killer, a ludzie się poprzyznawali i mają dobre alibi. Tak. Dlatego drugą dedukcję kreatywnej... Runda. A ty jakbyś wiedział, na czym polega taka, to byś się nie odzywał. Jest runda, cicho! Boże! Patrzcie, czuję się spełniony, jestem baitem, nikt mnie nie się boi, a ja zrobiłem killera. Cześć, Jerzy, hej, jak tam Kamil? Dobrze. Ale czat, to jest w ogóle pojeb... Bo nie dość, że ja muszę zgadnąć killera, to jeszcze jego dokładną rolę, typu Poisoner, Miner itp. Giga czad! Evron Gift był i Aleksandra z giftem dla Nikoli. Pogu Aleksandra, dziękuję bardzo. Czajcie, ludzie są na tyle mili, że giftują subka komuś. Fajnie. Miły gest. Zwierzak za mną biegnie, bo wie, że jestem baitem i też nie chce zginąć. Dobra, tutaj nieśmieszny git. Zobaczmy, przejdźmy sobie. Git. Evroniarze, Evron salut. Subskrybenci czek. Evron salut. Kurde, gdzie ten meteor? O tutaj. Dziękuję. Siema zwierzak, witam. I czy zwierzak jest safe? Tak jest, jest safe jak najbardziej. Dobra. No ile subów, no nie no. Pagman dla was widzowie, super jesteście, dziękuję. Czy to macie subka oglądam normalnie, czy z Prime'a, czy z giftowanego? Na własne wesele. O kurde Frost, gratuluję, Jezu, wesele, Pagman. Na pewno będzie super. Ciekawe, czy ja kiedyś będę miał wesele. Ej, a jakbyście mieli wesele, to takie bardziej małe, czy takie huczne? Ja bym chciał takie małe. W jakimś fajnym miejscu. Zaprosić rodzinę, najbliższych przyjaciół. I takie, wiecie, kameralne. W jakimś super miejscu, nie? I'm glad you came along. 8 sekund. Tak szybko mi ja Evron salutę. Witam. Siema. Cześć. Hello. Nie mamy impostorów. Norf jest arsonistą. Norf jest arsonistą. Co? No, nawet jeżeli, to jest problem, bo je, tylko to... A jest 60. Tak, bo nie jest, może tak być. Więc, no jest więcej niż 5 osób. Aha. Nie zmieniłeś tego chyba. No, bo tego się nie da zmienić, wiesz, na mniej. No. Więc, no dobra, gitu was. Evron jest Juma i impostorami w Magisterem. A ja byłem Sirem, dlatego... Ej, ogólnie, zwierzak, ten call na mnie był najbardziej randomowy. Ever, tak nie, szczerze. Bo były z nami. Nie, co to w ogóle za gadanie? Zrobiłeś jedno paliwko i nie poszedłeś robić drugiego. No, może nie chciałem. No nie, no słuchaj, no kto tak robi? No kto tak robi? Każdy, k***a. No właśnie nie, bardzo, ja będę miał 8 sekund. Oczywiście, że tak. Kto normalnie robi taski po kolei? Biegniesz na lewo. Jednej rzeczy nie rozumiałem, bo próbowałem nie mogłem w pewnym momencie ani zdetonować tego Ignite'a, ani zdozować nowej osoby.
Nie, mogę odpalić to wcześniej, to można zabić tylko 4 osoby i tyle dalej. Ale nie, przy podpalonej. Nie. Przy ale no właśnie ustawie. Wiem, no dlatego stałem przy Ebronie Kreatywnym i chciałem podpalić jako 7 osobę i nie mogłem żadnego z nich. Cześć Torek. Poko. Cześć Torek. Siemano. Siema Stach. A, wychodzimy, bo cikutka. Nie. Nie dołączyłem jeszcze. Ja fajną rolę, nie wychodzimy. Blacha, ty dołączyłeś, nie? Nie, wywaliłem doby. Przecież 13 na 15, to jakim cudem, kurwa? Czy zawsze 13, ale jeszcze Torek wbił, to 14. No tak, no ale to blacha w takim razie co, kurwa? Blacha nie dołączył. Wywaliło mnie, mówiłem. O, blacha, już jadą po ciebie, to to 4-2-0. Dobra, cicho. Ewron zabił! Dobra, no tego killa mamy na staku 6 osób. Okej, okay, więc zanim Smurf będzie zaznaczał 700 razy, jestem na O2 z Diablesem. Ebron zabił, to ktoś się po prostu we mnie zmienił. To nie Ebron. I tak byś nic nie zobaczył, bo było zgaszone światło. Ale przecież odbiegła to. Nikt cię nie zmienił, bo mi pokazał duszek, zabiłeś. Ebron nie zabił. Dobra, Smurf ogólnie zjeba. Kłapcą, za forsowanie. Jestem Sirem, kurwa! Nie chciałem, żeby mnie wybuntować! Jestem Sirem, Ebron zabił! Jester, po pierwsze... Jestem Sirem, Ebron mnie zabił! Po pierwsze, halo, uwaga, tylko powiem. Po pierwsze, Smurf pierwszy głupoty, ponieważ jeżeli duszę nie jestem Sirem, masz czerwony nic! Nie powiedzieć mu, Smurf. Smurf. Jestem z Diablesem, polecieliśmy w linii prostej na dół mapy na O2, co Diables może potwierdzić. Jeżeli jakiś Ewron w staku 6 osób, no to nie jest. Nie, już ci mówię. Chciałem cię bejtować, że ty zabiłeś, dlatego żeby nie zbejtować, że jestem Sirem i nie zdradzić roli. Teraz już zabiłeś. Kiedy biegłem za nim, na dół mapy, od razu po starcie na sam dół mapy bieg i wtedy go zsirowałem. Nie, dobra. Okej, okay, no. Nie, Jester. Nie powiedziałeś, tylko jestem okay. Sirem i drapki cię sterowałem. Ja pierdolę, no pan zje... Prawda jest taka, nie reportujcie ciał, kiedy zjadłem w takim staku, proszę. No okay, mamy role, które mogły go ocalić. Stary, reportowanie w staku, to ciało padło i jakby wszyscy zaczęli naprawiać światło, żeby zobaczyć światło i zrobić rolę, a tu... No ja sądzę, że bait. Chyba, możliwe, że bait, no ja nie wiem. Nie, bait to nie był na pewno, bo ja to ciało widziałem jak pada, ale wolałem się skupić na światło. No wydaje mi się, że nadal wydaje się, jak to jest, że wam powiedziałem jaką mam rolę i nadal... Ale stary, dobra, Smurf, posłuchaj mnie, Smurf. To bardzo proste zrozumieć, dlaczego tak jest. Smurf, posłuchaj mnie. Mówisz, że widziałeś jak ja zabijałem. No bo nie chciałem, żebyś mnie. No bo nie chciałem, żebyś mnie wywołtował na początku jako Siri, żebym zginął. Dobra, ale jest jeden za jeden. Ja cię nie wywołtowałem, bo nie jestem killerem. Nie no, masz czerwony nick, to jak możesz nie być killerem? Masz czerwony nick. Altruista, jesteś czerwony. I'm glad you came along. 19. Oto jest spółka złotą dla Szyza. No i chuj, straciliśmy Sira. Self-report to jest. To jest self-report. Dlaczego? Bo no. Ciało, no. Biegłem za Ewronem i Smurfem z labów, wybiegłem i ciało padło dosłownie teraz przy kamieniu i jest self-report. Ja mam powiem po prostu taką rolę, która może po prostu powiedzieć wam, że dosłownie teraz w tej chwili padł frag, o tak to powiem. A ja wam powiem jedno, no ja kur... Smurfowa niebieska, fokusuje się na mnie będąc Sirem, zabiję go, ale nie, ja go zajebam będąc niewidzialnym, tylko tak kur... A jest baitem jeszcze, kurwa, na dodatek, no przecież mnie. Ja mówię. Ja byłem niewidzialny go zabijając, ale no kurwa, nagle chłopiec baitem. Witam serdecznie. A nie chciałem go zabijać, bo ja jestem asasinem w ogóle, ale nie chciałem go zabić, no bo wtedy by się potwierdziła jego teoria, tak też to można było mówić, że zjebany, no.